Witam serdecznie, Marcin Duszkiewicz z Inwestio.pl. Zapraszam na przegląd najciekawszych wydarzeń na nadchodzący tydzień, potencjalnie najlepszych okazji. Mamy bardzo ciekawą sytuację pod koniec bieżącego roku. No, pamiętajmy, że ten tydzień jest ostatnim pełnym tygodniem 2019 roku. Od przyszłego tygodnia już sesje będą bardzo zmienne, bardzo szarpane. W Polsce, na polskim parkiecie tak naprawdę będą 3 dni bez sesji w przyszłym tygodniu. W związku z tym warto już teraz zwracać uwagę, jak wyglądają wykresy na poszczególnych interwałach wykresów miesięcznych. Zaczniemy od giełdy tutaj w Stanach Zjednoczonych, S&P 500. Na wykresie dziennym mamy znowu atakowany historyczny szczyt. Pamiętajmy, że to jest jeszcze, są to kontrakty terminowe, a nie sesja kasowa, dlatego że ona dopiero się otwiera po południu, ale na wykresie tygodniowym widać kolejny tydzień wzrostowy na ten moment. Na wykresie miesięcznym natomiast, jak popatrzymy, no to jest oczywiście kolejna sesja mocno prowzrostowa. Nawet jeżeli popatrzymy sobie na inny styl osi, czyli na oś logarytmiczną, no to widać, że te wzrosty i tak są silne. Tutaj cały ten wzrost od 2009 roku, od dołków w 2008-2009 roku, mamy później tak naprawdę przerywany jedynie głębokimi korektami mniejszymi niż 20%, a to oznacza, zresztą tak jak wielokrotnie miałem okazję mówić, że na razie spodziewamy się dalszych ruchów wzrostowych. No i teraz rynek testuje nam poziom oporu wynikający z poprzedniego szczytu, ale ten ruch spadkowy, jak widać, jest już w pełni wyciągnięty, co cały czas wskazuje, że każdy spadek jest wykorzystywany przez inwestorów do tego, żeby kupować, przynajmniej na razie. Aby tutaj sytuacja się zmieniła, to pierwszym poziomem, sygnałem ostrzegawczym będzie wybicie cienia tutaj, który znajduje się również na na maksimach poprzednich, czyli tutaj poziom 3150 punktów. To będzie pierwszy sygnał ostrzegawczy, a z wykresu dziennego natomiast, jeżeli rynek by wybił minima na poziomie tego cienia, czyli 3076, wtedy będziemy mieli informację, no, o bardzo pogłębionych spadkach, które mogą tutaj przysporzyć większej przeceny. Na ten moment pozytywny sentyment się utrzymuje. Donald Trump podaje informacje o wstępnych umowach, czy pierwszej fazie umowy z Chinami. Podejrzewam, że będzie to rozkładał na długi okres czasu. Podejrzewam, że aż do końca swojej kampanii wyborczej będzie dozował pozytywne informacje z Chin i myślę, że też takie coś antycypuje rynek. Dlatego też jeszcze wzrosty są moim zdaniem dalej możliwe. To oczywiście wpływa także pozytywnie na miedź, która aktualnie wprawdzie na wykresie dziennym widać przestój, ale cały zeszły tydzień kontynuowała ruch wzrostowy. Na wykresie H4 ostatni potwierdzony dołek jest na 275, on został utrzymany. Na ten moment też wygląda to prowzrostowo, a pamiętajmy, że ten pozytywny sentyment, jeżeli chodzi o wojnę handlową między USA a Chinami, czyli rozstrzyganie tego tematu, powoduje, że też i tutaj tendencja powinna się poprawiać, ponieważ to powinno wzmacniać relacje handlowe między największymi gospodarkami i tym samym wszyscy dookoła zyskamy na tym, że ten handel znowu kwitnie. Więc tutaj na ten moment opór jest na poziomie tutaj poprzednich dołków w rejonie 287,40. Tam prawdopodobnie na ten moment kieruje się cena na miedzi. No i to wspiera oczywiście nasz KGHM, który przepięknie rośnie. Zresztą tutaj też ta korekta, o czym może powinienem wspomnieć wcześniej, natomiast trochę mi to umknęło. Tutaj korekta na KGHM-ie była bardzo ładnie rozłożona jako korekta ABCD z równymi odcinkami. Tutaj mierząc te zakresy, widać, że rynek generalnie zrobił idealnie korektę ABCD z równymi odcinkami A i B. Więc tutaj jak najbardziej dobre miejsce też na średnich kroczących. Zresztą wskazywaliśmy o tych scenariuszach prowzrostowych, tylko liczyłem na trochę niższe zejście. Teraz rynek testuje poziom 98 zł. Jak to zostanie pokonane, będzie definitywnie pokonana linia trendu i będziemy zmierzać w kierunku najpierw 105 zł, a później 116-115 zł jako kolejny poziom oporu. Cały czas wycena KGHM-u nie jest jeszcze wysoka, a dodatkowo rosnąca miedź wspiera ten scenariusz. Pamiętajmy, że KGHM raportuje w polskich złotych, a zarabia dużej części w dolarach. W związku z tym na ten moment kurs polskiego złotego jest tutaj atrakcyjny dla wyceny KGHM-u. Natomiast kiedy zacznie drożeć, a na to się zapowiada, też to może mieć troszeczkę negatywny wydźwięk, dlatego że cena miedzi wyrażonych w polskich złotych będzie gorsza, ale to i tak wzrost cen miedzi zawsze będzie dobrze odebrany dla akcji KGHM-u, a dodatkowo mamy dobre notowania złota oraz srebra, które także wspierają akcje KGHM-u. Natomiast jeżeli chodzi o dolara do polskiego złotego, wskazywałem w minionym tygodniu, że mamy trend spadkowy, on jest utrzymany.
Tutaj ostatni potwierdzony szczyt na ten moment jest na 3,86. No i dopóki cena znajduje się poniżej tego poziomu, no to powinien być ten trend kontynuowany. Na ten moment, moim zdaniem, wchodzimy w okres konsolidacji, czyli takiego rozwoju gospodarki światowej, w której ta inflacja jest już rzeczą normalną. Ludzie się najpierw z nią oswoją, będą prawdopodobnie nawet lubić to, że wszystko, może nie, że drożeje, co po prostu gospodarka się rozwija, ale w pewnym momencie dojdzie do momentu, w którym stopy procentowe będą drożały, no i że będą podwyższane. No i tutaj pytanie jest zawsze o to, jak długo jeszcze gospodarka się może rozwijać. Pamiętajmy, że na świecie ta inflacja jeszcze tak wysoka nie jest. Ona się pojawia w takich gospodarkach jak Polska, gdzie dobijamy do 3%, czy Chiny oczywiście, które przebiły ostatnio bardzo mocno swoje oczekiwania inflacyjne. Natomiast jeszcze globalnie na świecie takiej inflacji dużej nie ma. No i dopiero w momencie, w którym naprawdę na całym świecie zacznie być ten problem widoczny, wtedy też gospodarki będą musiały być hamowane. Wydaje się, że jeszcze na ten moment cały czas polityka pieniężna banków centralnych największych na świecie jest mocno nastawiona na to, żeby tą inflację pobudzać. Oczywiście to ma złe strony, ale to już jest inny temat. Z perspektywy firm, akcji i przedsiębiorstw wzrost inflacji jest rzeczą pożądaną. Oczywiście w normalnym tego słowa znaczeniu, czyli rzędu 2,5%, jak to jest ustalone według, nazwijmy to, banków centralnych. Natomiast tutaj, patrząc na to z całej tej perspektywy, tak, z tej szerokiego rynku, wzrost inflacji na świecie, czy też ten wejście w tą taką fazę inflacyjnego rozwoju, to jest moment, w którym najwięcej drożeją towary rolne, to jest naturalna rzecz, bo po prostu drożeje także i paliwo, ropa naftowa, ale także drożeją właśnie waluty krajów rozwijających się, takich jak Polska, a zwłaszcza tych krajów, które mają, nazwijmy to, stabilną sytuację finansową. Polska, pomimo tych dużych wydatków socjalnych, budżet na razie ma zrównoważony. Oczywiście ryzyko tego, że jeżeli byłoby spowolnienie, no to wtedy to uderzy mocno w budżet, no bo mamy koszty stałe wysokie, no to jest melodia przyszłości. Myślę, że na ten moment widmo takiego kryzysu się oddala, a nie przybliża. W związku z tym także napływ kapitału na polski rynek powinien być większy. To jest naturalny cykl, plus jednocześnie naturalna rzecz związana też z tym, że ryzyka, które były wcześniej poddawane pod dyskusję, są na razie oddalane w czasie. Oczywiście tutaj trzeba śledzić informacje, które napływają z gospodarki, a jeżeli popatrzymy sobie na kalendarium rynkowe, no to dzisiaj był szereg bardzo ważnych odczytów. Tutaj wskaźniki PMI z Europy. No i one nie były rewelacyjne niestety i to jest cały czas problem. Dlatego, że niemiecka gospodarka podała swój PMI dla przemysłu na poziomie 43,4, kiedy rynek oczekiwał wzrostu, a nie spadku. Tak? Zauważmy, że tutaj wartość jest gorsza niż prognoza i gorsza niż miesiąc wcześniej. Czyli to, co było już wskazywane jako ok, może się udało już skończyć kryzys, nazwijmy to, w Niemczech, to tutaj niestety nie miało miejsca. Podobnie przemysł całej Unii Europejskiej czy strefy euro, również gorszy od oczekiwań, gorszy niż miesiąc wcześniej, więc cały przemysł generalnie radzi sobie gorzej. Jedynie zbiorczy, usługowy PMI tutaj jest trochę lepszy niż oczekiwania, ponieważ wyszedł powyżej poziomu 50 punktów, na poziomie 52,4. Więc no widać, że nie ma poprawy jeszcze w danych makroekonomicznych. Gospodarka zazwyczaj jest w tyle za akcjami około 6 do 9 miesięcy. Natomiast jeżeli nie zaczną napływać lepsze dane, no to giełda będzie musiała skorygować swoje pozytywne oczekiwania. Natomiast na razie jeszcze próbuje wyprzedzać napływ tych lepszych informacji. Natomiast dobre informacje napłynęły z Chin. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 8% rok do roku, co jest oczywiście wartością bardzo dobrą, aczkolwiek pamiętajmy, że to są dalej najniższe wartości od dobrych kilku lat. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję przemysłową, to jest jeszcze ważniejsza informacja i tutaj również jest bardzo wysoki wzrost względem prognoz. No i jest tutaj ten poziom dość mocno uklepany. Wydaje się zatem, że tutaj mamy dość pozytywną sytuację z Chin, to też powinno wspierać nam wzrosty na giełdzie, takie jak na przykład Stany Zjednoczone. I tutaj jeszcze na koniec powiemy o Wielkiej Brytanii. Mieliśmy bardzo mocny wystrzał, jeżeli chodzi o funta brytyjskiego w minionym tygodniu. Zaraz spojrzymy sobie na wykres. Natomiast tutaj warto zauważyć, że PMI dla Wielkiej Brytanii jest słabe. Pamiętajmy, że to jest wskaźnik wyprzedzający, a nie wsteczny. Zatem, jeżeli tutaj na to popatrzymy z takiej perspektywy, to niestety nie rodzi to pozytywnego oglądu.
jeżeli chodzi o funta. Więc przyjrzyjmy się temu, jak wygląda na ten moment funt do dolara amerykańskiego. Pomimo tych słabszych danych, na ten moment jest jeszcze tutaj widoczny wzrost. Na wykresie godzinowym słabsze dane tutaj były wykorzystane na razie do zatrzymania się. Wsparcie mamy w rejonie 1,32, opór w rejonie 1,3440. Mówiąc szczerze, po takim wzroście, jaki mieliśmy w ostatnich tygodniach, miesiącach na funcie i od razu dotarciu do ważnego poziomu oporu, prawdopodobnie powinniśmy oczekiwać korekty albo rozbudowanej w czasie, albo rozbudowanej w cenie. Zatem na ten moment to są takie podstawowe scenariusze, czyli rozbudowana korekta, ponieważ na wykresie dziennym ostatni potwierdzony dołek jest dopiero na 1,3055. No tutaj naprawdę jest dużo miejsca do tego, żeby korektę zrobić. Jakbyśmy zmierzyli zakres tej korekty na wykresie dziennym, no to ona tutaj miałaby swój zakres na poziomie dopiero 1,31, więc jest tutaj jeszcze bardzo dużo miejsca do rozpędzenia się tej fali spadkowej. Jednocześnie z punktu widzenia analizy technicznej, wybicie tego cienia na poziomie 1,3055 byłoby bardzo negatywnym symptomem, dlatego że zazwyczaj, jeżeli mamy bardzo mocne wybicia i później one są w całości zniesione, to są to symptomy do nawet silnych załamań kursów, więc warto na to zwrócić uwagę. Na koniec zerknijmy jeszcze na złoto, ponieważ złoto jest instrumentem, który jest niezwykle ciekawy z perspektywy aktualnego okresu, w jakim się znajdujemy, z dwóch powodów. Po pierwsze, wchodzimy w okres inflacyjnego wzrostu gospodarczego prawdopodobnie, czyli to powinno napędzać negatywne tutaj tak naprawdę stopy zarobków z lokat, no bo jeżeli porównamy sobie inflację oraz na ten moment niskie oprocentowanie takich standardowych miejsc do oszczędzania pieniędzy, no to realnie ludzie tracą pieniądze, trzymając je na lokatach, dlatego szukamy alternatyw w postaci na przykład złota, plus mamy tutaj jeszcze okres grudnia, stycznia, co statystycznie rzecz ujmując są to miesiące o wzrostach, w okolicach 90% skuteczności jest tego, że w momencie właśnie między grudniem a styczniem następuje wzrost ceny złota. Dlatego tutaj warto na to zwracać uwagę. Po tym całym okresie wzrostowym, który miał miejsce w 2018 i 2019 roku, myślę, że potencjał dalej do wzrostów jeszcze jest, on nie został wyczerpany. Natomiast wzrosty na giełdach trochę tłamszą popyt na złoto i podobnie wzrosty ropy trochę ograniczają wzrost cen złota, więc tutaj też można ewentualnie z kupnem złota czekać do momentu, w którym rozpocznie się jakaś większa korekta na czarnym złocie, czyli na ropie, a ropa na ten moment testuje poziomy oporu w okolicach 60-40, jeżeli chodzi o cenę WTI. Natomiast z perspektywy wykresu tygodniowego, to wszystko, co się tutaj dzieje, jest taką rozbudowaną korektą, konsolidacją i dopiero wybicie tutaj powyżej poziomu 61 dolarów powinno otworzyć drogę do dalszych wzrostów, ale ten sentyment moim zdaniem na ten moment utrzymuje się pozytywny. Zauważmy, że każda korekta, która tutaj się dzieje na ropie na razie, jest wyciągana i kurs pomału coraz to wyżej się wspina. To sugeruje kolejną falę wzrostową. Dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam do Investio, a teraz życzę udanego tygodnia, no i dużo zarobionych pipsów. Pozdrawiam, Marcin Tuszkiewicz.